Otóż Ania, masywne przeczytanie. Zdecydowanie tak, że dla mojej mamy, która jest cierpliwa, pracowita, spokojna, najpiękniejszą, uśmiechniętą, zawodnie się dla mnie. Mam ją przeczytę, która jest słuchająca. Cenię Pana obecność tutaj, z powodów, które prawdopodobnie później może wyjaśniam. A teraz już przed Państwem tak, Biuro Rzeczy Osobistych, przedstawienie Instytut Pana B. Życzę miłego odbioru. Mam 10 lat. Właśnie stłukłem ulubiony kryształ mojej mamy. Niedobrze. Mama będzie się gniewała. I tata też. Jestem w szpitalu. Za chwilę urodzi się moja córka. Nigdy jej nie zobaczyłem. Nie przytuliłem. Potrzebny. Kieruję instytutem. Jestem kimś ważnym. Jestem panem B. A tam? To komisarz. Najwyższy. Nareszcie ktoś mnie doceni. Pochwali. Nie mogę niczego zaniedbać. Wszystkiego muszę dopilnować osobiście.
pupa. Wiktoria, narysuj kreskę. Ani, kreska. Musicie uczyć się mało. Ale gruntownie, wbić do głowy, raz na zawsze. Stanie na jednej nodze, rysowanie kreski, powitanie, ukłon. Wykonywanie prostych ćwiczeń jest dobrodziejstwem. Musicie wiedzieć, że jesteście mali i nie jesteście niczym wielkim. Wielkie jest prawo, które wskazuje drogę. Ani? Prawo wskazuje drogę. Nie wolno wam fantazjować. Bujać w obłokach. Marzenie jest surowo wzbronione. Musicie zachowywać się jak ludzie, którzy patrzą z dołu ku górze. Musimy ze szczególną starannością zadbać o przyzwoitość. Ani? Podejdź. Konieczne są czyste mundurki, bielizny, gładko przyczesane włosy, równy przedział. Przede wszystkim czystość. Porządek. Już niebawem odwiedzi nas najwyższy komisarz. To od niego zależy nasza przyszłość. Musicie być jednomyślni. Bezmyślni w posłuszeństwie. Ani? Mam nadzieję, że mogę na siebie liczyć. To twoje miejsce. Zaczynamy. Przyjęcie do instytutu. To ty jesteś ten nowy? Tak. Imię i nazwisko. Jakub G. Skrócił JG. Od Walzera? Tak. Roberta Walzera? Tak. Czytałeś? Czytałem. Proszę. Bardzo dobrze. Może nam powiesz, czego się dowiedziałeś. Autor był prymitywny. Autor był prymitywny, tak? Piękny, fantastyczny.
Jest. A to może ty nam coś wybitnego powiedz? No, czekamy. Albo pokażę. Szczęka do mnie. Introwertyk, choleryk? Kleryk. Kos? Księdza mam. Za rogiem. Za rogiem. Ile lat na probostwie? 5. Spotkania, rekolekcje. Bardzo dobrze. A nie za krótko? 5 lat? Za długo. Za długo? A widzisz. A widzisz. No dobrze. To dobrze. To my o ciebie zadbamy. Ogolimy. Ostrzyżemy. Dobrze ci tu będzie. Jak u mnie. Ale na początek. Regulamin. Proszę was. Ale. Szukamy. Gdzie to masz? Szukamy. No. No to właśnie, no gdzieś się zapoznę. O. To jest, no proszę, czytaj. Staraj się wyprosto w tym miejscu, wyprostuj się. I głośno, wyraźnie, proszę. Kto ci zmienia kierunek? Usypia. No zostaw, tu czytaj. Siódma pobudka. Siódma pobudka. Tak. Ósma śniadanie. Dziewiąta lekcja dobrego wychowania. Tak, głośno. Jedenasta. Mowa powitania najwyższego komisarza. 13. Obiad. 14. Czas wolny. Tak. 16. Prawda różna. 17. Równa akcja ewakuacyjna. Mocniej. 18. Kolacja. 20. Cisza mocna. Zrozumiałeś? Nic. Ani jednego słowa. Ani jednego słowa. No proszę. To może my coś zrozumiemy. Chętnie cię posłuchamy, prawda? To może parę słów o sobie, no? Życiorys. No urodziłem się tego, a tego zamyślały tam i tam. No dalej, dalej, dalej. Rodzice zostawili list, abym poszedł w świat. Miałem 32 zęby, tym dwa po drodze zgubiłem. Więcej już nie zobaczyłem i tak trafiłem do instytutu. Moment, stop. Chwila. Co zgubiłeś? Dwa zęby. A dwa zęby zgubiłeś? Takie? Tak. Takie, proszę. Jakie? Małe. Małe, tak? Królicze. Królicze. Albo zajęcze. Zajęcze. Ale właśnie widzę taki ogonek, puszysty, mały. Pięknie. Świetnie. Dobra. Przyda nam się taki królik. Doświadczalny. Panie Jakubie. To co nam jeszcze powiesz ciekawego? Może ćwiczyłeś, przysiady, pompki, biegałeś na rowerze, jeździłeś, nie wiem, no? Nie, goniłeś. Goniłeś, kogo goniłeś? Królika. Królika? Tak. A przysiady były? Nie, nie były. To kice. Sam. Kicaj powiedziałem. Kicaj sam. Nie mówię. Dziękuję za skrócenie wpływ.
trzy. Na miejsca. Wszyscy. Nowy też. W ten sposób nowego koloru nie wtaczę. Nie wiecie, jak się trzeba zachować? Bo ja wam powiem. To ja wam pokażę. Pani? Proszę przeprowadzić lekcję dobrego wychowania. Niech to wie. Tomasz? Ani dostał. No, wyrusz się. Jeszcze raz. Razem ze mną. Głośno i wyraźnie. Dobre wychowanie jest kwitnącym ogrodem. No. Dobrze. Bardzo dobrze. No widzisz. Jak chcesz. To potrafisz. No wysłyszałeś? Dobre wychowanie jest kwitnącym ogrodem. Możecie brać przykład z tego. Świetnie. Fantastycznie. A teraz wszyscy razem. Głośno, śpiewająco. Proszę. Dobre wychowanie jest kwitnącym ogrodem. Co to ma być? Byliście kiedyś w Bieszczadach? Słyszeliście stadowinków? A szkoda, a szkoda! Bo moglibyście się czegoś nauczyć. Martisa, proszę. Dobre wychowanie ogrodem! Co to jest? Strawawka w kościele? Jeszcze raz. Wychowanie ogrodem! To jest twoja ostatnia szansa. I lepiej się postaraj. Zobaczysz, w następnym tygodniu przyjeżdża twoja matka. Będziesz się śmiał, dając im głosem! Wajda!
A czytać, pisać potrafisz? Oj, jesteś na wakacjach w Albanii. Tam gorąco, prawda? Znowu chcesz udaru dostać? Tomasz, podobno zgubiłeś się w lesie. A co zrobisz, gdy przyjechałeś? Jak to co zrobi? O telefon wyciągnie. Do mamusi zadzwoni. Mamusia go za rączkę do domu, jak przedszkolaczka zaprowadzi. Na pewno. Musisz szybko wrócić do domu, wyłączyć kotki. Mati, zobacz. Blondynka z długą szyją. Ładna, co? Widzisz? Podoba ci się, co? Ale nie dla ciebie. Moja mała Wiktoria Buzeczko. Na to mamusia i tatuś, co im powiesz? Tato, ty nigdy nie kochałeś. Kochałeś tylko jedno. Papierosy, to tylko kochałeś. Wystarczy. Ręka, uśmiech, machamy, zdjęcie. Dobra, dobra, opuśćcie te ręce. A teraz odbędzie się próba powitania najwyższego komisarza. Bardzo proszę, żeby wszyscy powtarzali głośno i wyraźnie. Radośnie. Witamy najwyższego komisarza w skromnych progach Instytutu Pana B. No, proszę. Wszyscy razem. Powtarzamy. Witamy najwyższego komisarza. Witamy najwyższego komisarza. Wszyscy razem. Tomas! Marcin! Witamy najwyższego komisarza. Reni! Yeah!
stąd, dalej już! No zabieraj to krzesło! Na co czekasz? Nawet przez chwilę nie potraficie normalnie posiedzieć, jak inni. Tylko w kółko zamek pójście siad. A ty? Ogłuchłeś? Co tak się gapisz? Kogo tam zobaczyłeś? To ja. Jestem ważny. Jestem panem B. Brawo! 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 No lepiej sam bym tego nie wymyślił, wiesz? Naprawdę. A co ty myślisz? Że to tak łatwo? Zarządzać tą bandą nierobów? Przyjemność w czystej postaci, wiesz? Ale jak chcesz, to spróbuj, prawda? To spróbuj. No bądź panem B. No zobacz, jak to jest. No. Wstawać, wstawać. Dolać mu, no. Naprawdę jestem, słuchaj, pod wrażeniem. Zamurowało mnie. Co tak siedzisz? Pogardę ci zaschło? Tak, za. O, proszę, no dobrze, no dalej, 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 jeszcze. Jeszcze. Wytrzyj się. Przesuń. A wy? Wiecie, co to jest kultura? To dyscyplina. A jak wy się zachowujecie? To ja sobie flaki wypruwam, żebyście mieli co jeść i gdzie spać. W ten sposób wdzięczność mi okazujecie? No świetnie. Brawo, brawo, brawo. A ty? Masz matkę, masz ojca? Gdzie byś teraz mieszkał? Pod mostem? Co byś teraz jadł? Ręce. Z drugiej strony. Tomas. Oli. Pokaż ręce. Pokaż ręce, mówię. Po co ci te szpony? Co będziesz nimi robiła? Kury patroszyła? Gęsią łby odcinała? Króliki rozszarpywała? Usiądź prosto. Wiktoria? Wiktoria! Ani? Zaprezentuj. Stopy na podłodze. Kolana złączone. Dłonie na kolana. Ramiona lekko odchylone do tyłu. Plecy wyprostowane. Głowa uniesiona do góry. Wzrok tempo bezdusznie wbity przed siebie.
Śmieszy cię to? Uważasz, że to takie zabawne? A może chcesz porozmawiać z panem B? No co chodź, tak? A ty? Chcesz zmienić miejsce zamieszkania? Na cyrk? Na jednej z tymi złopami? Wiktoria? Zapraszam na prywatną audiencję. Jakim świecie ty mnie stawiasz? Masz coś na swoją obronę? Dupa, dupa, dupa. Na szczęście w naszym instytucie mamy odpowiednie instancje, które sprawiedliwie ocenią takich jak ty. Otwieram rozprawę przed sądem Instytutu Wychowawczego. Rozpatrywana będzie sprawa Wiktorii G. Wychowanka stawiła się wraz z obrońcą. Proszę wstać. Imię, nazwisko. Wiktoria. Data urodzenia. 28 listopada. Imiona rodziców. Danuta. Ojciec nieznany. Czy wychowanka była już kiedyś karana? Nie. Wychowanka Wiktoria G. oskarżona jest o publiczne znieważenie pana B. oraz używanie słów wulgarnych i nieprzyzwoitych. Zachowanie oskarżonej godzi w dobre imię Instytutu. Oddaję głos mecenasowi. Oświadczam, że oskarżona po pierwsze pragnie być wolna i niezależna, po drugie walczy o prawo do szacunku i miłości, po trzecie chce odzyskać rodzinę i przyjaciół, po czwarte ma sny i marzenia. Dziękuję. Po wysłuchaniu wystąpienia mecenasa, sąd w sprawie publicznego znieważenia pana B. uznaje oskarżoną za niewinną zarzucanych jej czynów. Prawo głosu nie zostało jej odebrane. Czy oskarżona chce zabrać głos? Tak, chcę. Słucham. Nie chcę prawa głosu. Jak to? A na was mam głosować. No pana B! W związku z zachowaniem oskarżonej, budzącym wątpliwość w kwestii zdolności do pełnienia ról społecznych, sąd postanawia wezwać biegłego sądowego. Ani
Proszę przeprowadzić test na sprawność. Ładę głowę. Zamknij oczy, otwórz usta, wysłuch język, schowaj język, zapij oczy. No widzisz? Takie proste rzeczy nie umiesz? Czy ty wiesz, że jesteś niepełno sprawna? Tak, wiem. A skąd? Zostaw ją, puszczą! Co powiedziałem! Wracaj na miejsce! Wracaj na miejsce! Znowu ty, tak? Zabądź wprowadzasz. Nie wiesz, jak się zachować. A to widzisz, to dobrze. Bo my cię nauczymy. Jak sobie pobiegasz, jak się zmęczysz, to wybijemy ci te głupoty z głowy. Ani? Proszę przeprowadzić próbną akcję ewakuacyjną. Thank you.
20 lat i tak się składa, że ten teatr jest z nami od 20 lat. Nieprawdopodobna historia. Na każdej edycji oczywiście z paroma tam wyjątkami losowymi albo jakimiś innymi, na przykład co roku byliśmy online. Ale też byli. Też byliśmy. Ale była taka sytuacja, że nie wiem, coś tam się stało i nie było. Ale w ciągu 20 lat pani Zosiu. Jest pani Zosia. Na zapleczu. Pani Zosiu. Pani Zosiu z Teatru Biuro Rzeczy Osobistej. Następne dwa tygodnie. Zachęcam do tego serdecznie, bo już być może tak będzie. Taki świat, taki
się takie otoczenie, czy będziemy i na żywo, i w internecie. Bo świat teatrów osób, ludzi niepełnosprawnych jest ogromny. A nam na masce udało się ostatnio trochę szerzej otworzyć do niego drzwi. A my do niego Państwa niezmiennie, jak co roku, prawdopodobnie będziemy zapraszać. Zatem już czujcie się zaproszeni, a teraz czujcie się pożegnani. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Dajcie się do